Dzisiaj jest 30. rocznica pewnego wydarzenia. Kojarzy pan, co się stało 30 lat temu? 6 lutego? Nie mam pojęcia. Coś słyszałem w telewizji, ale co to było, nie pamiętam, nie wiem. Nie. Dzisiaj? 6 lutego? Nie. 89, nie kojarzę. 6 lutego 89, no nie pamiętam, co by mogło być 6 lutego. Rozpoczęcie obrad okrągłego stołu. A, okrągły stół. Okrągły stół. Z czym to się pan z diabelstwem. Wzrokowo ich widzę, jak siadałem do stołu, bo to pamiętam, nie zapomina, nie? Coś musiało się wydarzyć wtedy, nie? Do ugody musiało dojść, bo przecież w końcu by to był piernik, wiecie, to był jakiś rozlew krwi, czy co, piernik, no ale nie siasem, no, moim zdaniem. No, z Lechem Wałęsą, z wolnością, z obaleniem komunizmu. No, Solidarność i tutaj coś, nie? Ale czyli takie dobre wspomnienia, czy jak pan to dobre ocenia? Dobre, no, że zmieniło się po tym wszystkim. W tej chwili? Tak. Źle mi się kojarzy. Dlaczego? No, bo po prostu nie jest tak, jak powinno być w Polsce. Coraz gorzej. Moim zdaniem to jest coraz gorzej. Aha, no to mi się kojarzy z końcem komuny w Polsce, z Solidarnością, z Wałęsą i w ogóle. Lepiej na pewno nie jest, jeszcze gorzej. Rozkradli Polskę i nic więcej, banda złodziei. Z czym to się pani kojarzy? No, z lepszym życiem. Miało tak być. No wie pan, ja co mogę powiedzieć na temat okrągłego stołu? Ja myślę, że dobrze się stało, że ten okrągły stół był. Zdania były podzielone, ale wszystko odbyło się no tak bezkrwawo. Nie było żadnych takich większych zamieszek. No tak mi się wydaje. Ja na temat okrągłego stołu nie powiem nic złego.